Aniu, ty jesteś specjalistką od kina, od aktorów, aktorek zagranicznych również. Jak patrzysz na tą sytuację, która ostatnio wydarzyła się w naszym polskim show biznesie właściwie? Tutaj chciałam cię podpytać trochę o Natalię Januszek. Ty w ogóle miałaś przyjemność kiedyś z nią rozmawiać? Nie, nigdy jej nie poznałam osobiście. A śledziłaś jej karierę? Za dużo powiedziane, ale w momencie, kiedy się pojawiła pierwszy raz, nie pamiętam, może to w Dzień Dobry TVN, gdzieś widziałam, gdzieś przeczytałam, to szczerze mówiąc zrobiłam podobny, krótki research z pierwszego filmu Krzysztofa i no to było bardzo łatwo znaleźć to, co on znalazł, że to są jakieś tam filmiki, jakieś takie niszowe rzeczy. I szczerze mówiąc byłam zaskoczona tym, co się potem zaczęło dziać, ale no to nie mój cyrk, nie moje małpy, nie był mój temat. Nigdy nie robiłam wywiadu z Natalią albo nigdy się z nią nie zetknęłam, więc jakoś przestał mnie ten temat interesować. Ale muszę powiedzieć szczerze, że obejrzałam ten najnowszy film, ten prawie 3-godzinny, z ogromnym zainteresowaniem i jest dla mnie fascynująca praca, która została tam wykonana. To jest naprawdę kawał solidnej dziennikarskiej roboty. No byłam pod wrażeniem, naprawdę pod wrażeniem. Myślisz, że to już jest koniec Natalii Januszek, czy jest jakaś szansa, aby jeszcze wyszła z twarzą z tej sytuacji? Nie umiem powiedzieć, nie jestem specem od wizerunku, ale wiesz co, jestem specem od prawdy i moja opinia jest taka, że prawda się zawsze obroni i wydaje mi się, że to jest jedyne, oczywiście oceniam na zasadzie, co by było, gdybym ja była w podobnej sytuacji, inna sprawa, że ja bym się nigdy w podobnej sytuacji nie znalazła, ale wydaje mi się, że jedyne, co można zrobić, to wyjść z otwartą przyłbicą i powiedzieć prawdę, bo ludzie lubią prawdę, naprawdę lubią i lubią, jak się ich traktuje fair. I nawet jak ta prawda jest niewygodna, nawet jak ta prawda jest trudna, nawet jak za coś trzeba przeprosić i gdzieś się pokajać, to ja jako odbiorca doceniam to, że ktoś odważnie staje oko w oko z sytuacją i czuję się też zawsze tak szanowana przez kogoś, kto nie próbuje mi mydlić oczu, tylko mówi, wali prawdę między oczy. I z mojego punktu widzenia to jest, no ale to było wyjście z sytuacji 3 filmy Krzysztofa Stanowskiego temu, więc nie wiem, trudno mi to oceniać. Uważam, że to jest sytuacja dosyć zabawna i myślę, że wszyscy, którzy to obserwują, to chyba się świetnie bawią. Coś przynajmniej się dzieje w tym sezonie ogórkowym, w wakacyjki.